Wydziału Mieszkalnictwa dotyczące opinii ponownego o zawarcie umowy najmu przy ulicy Żywieckiej 44. Członkowie Komisji Gminy na Komisji Lokalnej stwierdzili, że mieszkanie jest zabrane, najmniej zalega z czynszem, nie są osobami konfliktowymi, nie ma interwencji straży i policji. Opinia komisji jest pozytywna, w związku z tym protokół jest do wglądu w teczce komisji. W związku z tym komisja opiniuje pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu przy ulicy Żywieckiej 44. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę głosu. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę Państwa, następna uchwała jest identyczna. Tak samo byliśmy na ulicy Lokalnej, to pan Żywski, Żywieckiej 32. Podobnie jak ta, mieszkanie jest zabrane, na jedzenie zalega z czynszem. Nie jest osobą, są osobami konfliktowymi, nie ma interwencji Policji Straży Miejskiej. W związku z czym komisja daje opinię pozytywną odnośnie przedłużenia umowy najmu. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Nie widzę głosu w dyskusji. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Wszystkie